rozpocznie się szósta kadencja Rady Młodzieżowej Rady Miasta, z czego ogromnie się cieszymy, że zdobyło to taką popularność wśród młodzieży, że młodzież tak naprawdę nie trzeba zachęcać, nie trzeba poganiać, sami garną się do działania w takim gremium. Także te zainteresowanie i zaangażowanie później tej młodzieży jest bardzo dobrym symptomem na przyszłość, że tutaj właśnie no, tworzymy tak jakby kadry nowych polityków, którzy być może będą rządzili naszym miastem za kilka lat. Mam nadzieję, że wspólnie z samą Radą Miasta Młodzieżową wprowadzimy kilka ciekawych projektów dla uczniów szkół chorzowskich i całej społeczności młodzieży w Chorzowie. Mam nadzieję, że wspólnie pokażemy się, że młodzież da radę, jeżeli się tylko razem skupi. Pokażemy naszą siłę, która płynie z naszych młodych rozumów, sił, dusz. 24 młodych ludzi, którzy zostali wybrani przez swoje środowiska, to są środowiska szkolne. Reprezentują szkoły ponadgimnazjalne, chorzowskie szkoły ponadgimnazjalne. Tak na dobrą sprawę wstępuje do nowej szkoły, bo to jest szkoła demokracji, szkoła, w której demokracji uczymy się w praktyce, uczymy się ucierania poglądów, ale też aktywności, przemyślanych działań, które to cechy być może przydadzą się tym młodym ludziom w dorosłym życiu, w dorosłej aktywności, być może również w pracy w samorządzie w kolejnych latach. Miałam pomysł, żeby zaproponować podczas spotkania dwie opcje dla młodzieży ze szkół chorzowskich na temat pierwszej pomocy, żeby to były organizowane kursy albo szkolenia oraz zawody z pierwszej pomocy na terenie miasta Chorzów, ponieważ niestety nie każdy wie, jak się ratować inne życie, a wydaje mi się, że to jest bardzo ważne w XXI wieku, żeby mieć po prostu komuś pomóc.